Słyszałam, że pracowałeś jako kurier, także raczej damy radę. A, zrobiło się to i owo, zgadza się. A co tak naprawdę masz zamiar robić w mieście? Oprócz pracy wiesz w burgerszacie? Jest kilka rzeczy, ale nie jestem pewny, czy jestem uprawniony, żeby z tobą porozmawiać o tych rzeczach, ale tam... Moja przyszłość nie kończy się na byciu kasjerem, także spokojnie, jeżeli o to prawo. Pytasz. Musimy... O kurde, prawo? Musimy... O kurwa, przepraszam cię! Cholera, dobrze, że zawieszenie się trzyma. Nie kończy się tylko na burgerszocie, okej? Okay? Tak, mam nadzieję, bo to byłoby troszkę smutne do końca życia pracować za kasą, ale no wiadomo, różnie bywa to. Kiedyś to w ogóle na ulicy byłem. A co ty taka ciekawska? My jesteśmy kumple z pracy, no to przydałoby się trochę Dzieci nie mam, kolegów to kilka, żony też nie mam, sam jestem. Tak się życie potoczyło niestety. A jak u ciebie sytuacja wygląda? No ja też nikogo nie mam. Teraz skręcamy w lewo. I też dzieci nie mam. Za bardzo dzieci głośne są. O, lepszy zwierzak. O, no. A jaki zwierzak? Od zawsze chciałem małpę mieć w domu, ale warunki nie pozwalały. Może kiedyś będę miał faktycznie duży dom przystosowany pod małpę, więc póki co pozostają koty. Czekaj, musimy zawrócić. Ale tu jest autostrada. Spokojnie, takie rzeczy. Gdzie? Tu? W prawo? Tak, jedziemy prosto teraz. I od lewej, waria. Da. W prawo, no. Kurde, to z tego pasa to tak średnio, ale chyba policji tutaj nie ma. Słuchaj, zawracałeś na autostradzie. Pozory trzeba stwarzać, że niby jakieś tam przepisy są. Teraz w lewo. Tak ostro w lewo tam furtkę, czy następnym no, zakręcie? No możesz tutaj pojechać dalej i teraz w po lewo kolejowym? Możemy wjechać. O, no. Kurwa. Jakoś tak? Trafimy. Bukiet jej daj? Nie. Kurde, ale coś mi się nie wydaje, żebyśmy tu cały towar opchnęli. Może zrobimy zawody. Kto więcej sprzeda? Nie no, wiadomo, że będziesz miała przewagę, bo to urokliwa dama, czemu to będą nie? Do ciebie podchodzić, no, aniżeli do mnie. No zobacz na moje spodnie, jak ja wyglądam. Nie no, fajne masz te kalesony. Ho. Ładne chociaż są. Dziękuję. Jeszcze nikt nie powiedział mi tego nigdy. Fajnie ci łydki opinują, także wydaje mi się, że nie będziesz miał z tym problemu. Dziękuję. My tutaj przywozimy jedzonko. Chcieliby panowie może zakupić jedzonko? Jak to w cenniku było? Za $800 Heartstopper, tak? Nie, 450... Czy $800? Tak, Heartstopper... 800 dolarków było. Tak. Nie, Heartstopper jest $500. Cicho, 800, wkręcimy go, głupi jest, widzę od razu. Ale to dużo nie kupi. To wtedy tak. Powiem, że... W takim wypadku jest to $500 za Heartstoppera? Dobra, ale pan ma furę fajną. Oj, pani! 11 tysięcy za takie coś! Kurczę, kupę kasy, jak pan to uzbierał? Oj! Na farmie! Oczywiście, że na farmie. Na farmie? No. Bez problemu tam, kurde, zarobisz. Też pan uważa, żeby pan tego skuterka nikt nie skradł, bo wielka szkoda by była. Oj! Nie, jakby mi ktoś ugradł, to normalnie ja wychodzę, staję przed sobą i robię tak. Albo to... O Jezus Maria, pan to schowa, pan schowa. Albo to, kurde, żeby kurde łomot mu sprawić większy niż żeby ten. Ale to wiadomo, trzeba dbać o swoje interesy. O, dokładnie. Ja szukałem takiego food trucka, bo się chciałem zapytać coś tego. Food trucka? Gustavo, no. A to chyba o smród trucku mówisz, tak? Nie słyszał pan? No, słyszałem coś takiego też. No, ale mówią. Ostatnio znaleźli włosy w jedzeniu. I te włosy były zainfekowane jakimś grzybem czy coś takiego, z takiego syfonu. A jakbyście się dogadali jakoś z Gustavo i on by sprzedawał wasze jedzenie? O, i wtedy byśmy mieli większy obrót, tylko musiałby zrezygnować ze swojego biznesu, a to się raczej nie stanie, a my byśmy żadnych włosów w żarciu nie mieli. Dobra, dziękujemy za propozycję, rozpatrzymy to może, całkiem interesujące. Proszę. Znaczy to tak, wiesz, to ja sobie tam myślę, bo ja nie lubię konfliktów po prostu i wiesz. Słuchaj, ojebałeś wczoraj kogoś na pieniądze? Na żarcie? To nie jednego, a co? A tutaj gościu przyszedł i chciał cię walić na sukę. A który? Ale ja mu powiedziałam, że to nie byłeś ty na 100%. Ale to całkiem możliwe, że kto inny oszukał, ja tylko tu jeden dzień pracuję. No ja mu powiedziałam, ale powiedział, że bardzo podobny do ciebie. A, to może mu się coś wydawało, albo faktycznie mnie ochroniłaś, o dziękuję bardzo. No, słuchaj. A to poczekaj, bo ja tam... Poczekaj chwilkę. Czekaj, bo klient jest. Tak? No idź, zagadaj do niego. Dobra. Idź w tych fajnych pantalonkach, no. Dobry, dzień dobry. Panowie chyba na głodnych wyglądają, jak tak patrzę. No głodny jak najbardziej, a ma pan tutaj troszkę... Oj, akurat jesteśmy na mieście z bardzo dobrymi burgerkami świeżymi. Oj,
burgerki, hardstoperki, wege, co tam pan lubi? Ale to jakieś tutaj kupony z pomocy społecznej obowiązują, czy to, bo wie pan, bo ja jestem bezdomny i nie mam pieniędzy za bardzo. Oj, bez pieniążków, kurczę, to ciężko może być. Na kupony może... Pan. Znaczy się, możemy panu promocyjną cenę dać. O, bo widzę, że pan jest w potrzebie, to możemy faktycznie tanio sprzedać, żeby pan miał co do ust wsadzić. A ile taki burgerek kosztuje u pana? Jak dla pana moglibyśmy sprzedać za $450 burgerka? Panie, $400 to jest... Nie, 450. 450, ja wiem. Ale to jest połowa mojej dniówki, to niestety... Musi pan poszukać kogoś, kto jest bardziej bogaty, bo ja niestety... Proszę pana, ale przy takim hardstoperku panu się zwróci dwa razy więcej, niż pan tak naprawdę wyda na burgerka. O, marketing dźwignią handlu. Ale to pani powiedziała bez sensu, bo to trochę jakbym ja miał go sprzedać. Nie, proszę pana, pan posłucha. Sprawa wygląda tak, jesteśmy z tym panem dogadani i jeżeli pan kupuje od nas hardstopera, to przez kolejnych 7 kursów będzie pan miał płacone $200 więcej za kurs. To się zwróci. Coś mi pani chyba buja. Proszę się zapytać. Proszę pana, panie, wczoraj pan miał na imię Amir, także panie Amirze, proszę tutaj powiedzieć dla pana, że właśnie w taki sposób to wygląda. Kurde, to się opłaca, poważnie. No, właśnie to. No, ja bym wziął 3 w sumie, jak tak to wychodzi. No, mówię panu. I przez 7 kolejnych kursów będzie pan miał właśnie płaconych więcej o $200. No, ale to za tego jednego, nie? Tak, za tego jednego. Ale to ile tam było? 350 słyszałem. $450. To jak usłyszałem 350... Oj, nie, 450. 450 było mówione. Ale tak naprawdę 400. To 400. Będzie pan na plusie o $1500, także to jest o wiele więcej. Ale do tego ja muszę ciężko pracować, ja bym wolał mniej pracować. A to już tak naprawdę i bez tego by pan więcej pracował. Mam na myśli, tak samo by pan pracował, tylko dzięki naszej takiej jakby... Ale to właśnie z burgerkiem można mniej pracować, bo zrobi pan mniej kursów, a zarobi pan tyle, ile by zarobił pan za więcej kursów, więc się zgadza. To możemy ten, ale ja będę miał jeszcze do was potem do sprawę, to dobrze, to jak tutaj pieniążek wrzucić? $450 za burgerka. To ja mam też taką prośbę, bo widać, że jesteście przedsiębiorcy i tu macie pieniążki, to nie chcielibyście poratować jakąś stówką bezdomnego, skoro już... No właśnie, oj, właśnie proszę nie pana, burger w promocyjnej cenie macie? Był. To już zarobi pan więcej. Widziałem, że 450 dolków wpadło, więc taka biedna... Ale to na mięso, na bułki musimy mieć, bo nie będziemy mogli w stanie produkować tego, no to no... To tak ale nie zadziała. Winko, panie, no tutaj, no widziałem, proszę że pana, alkoholu nie pić, więcej pracować i wtedy już będzie luks kompletny. Ale co pan, jakaś lewicowa partia jest? Że pan nie, takie nie będzie pan bardziej wydajny. Tak. A to chociaż $10, bo widziałem, że tam są... Wie pan sklepy, mogę panu szejka dać. Mogę panu szejka dać. No szejk ma za małego kopa, młoda damo. To, to niestety, widać, alkoholu niestety... Nie mamy, a pieniądze musimy się rozliczać. A $10 z takich małych $10? Nawet to z takich pan? Małych $10. Nawet $10. Ale to widać, że serca nie macie tutaj dla bezdomnych, co tutaj trudno sobie... Ale zależy jak pan o tym pomyśli, bo jeżeli pan pomyśli w ten sposób, że burger jest z promocji, to daliśmy panu nawet więcej niż $10. Ale no ja tych $10 nie zobaczyłem, to tak jest. Ale mniej pan wydał, no. No to tam nie wiem. No ja idę zobaczyć, czy rzeczywiście więcej zarobię. Ale liczę, że w następnej okazji to będzie na jakieś wino śliwkowe od was. Jasne, jeżeli ja sobie będzie was taka zapamiętam, okazja. Jak się pani nazywam? Beata. Beata? Beata. Beata, to rączki całuję. Rączki całuję bardzo spokojnie. Panu nie będę całował, pan się nie martwi. O, jak pan najbardziej. Jak się nazywa? John, mówią na mnie. John, okej. Okay. Ja nie podaję fejkowego. No dobrze, to John i Beata, wysicie im po $10 na wino następnym razem. Dobrze, niech tak będzie. W porządku. To dziękuję i idę do pracy i miłego dnia życzę. John. John, nic mi nie przeszkadza, niech zna prawdziwe imię John. Okej, okay, nie wiem, czy ja auto zamknąłem, a może być to problematyczne. Jakby jakiś incydent miał miejsce. To sprawdzę auto. Jest coś, co wygląda jak sikanie? Może zmęczenie? Slash opis sika. Kurde, John, po
popraw sobie spodnie z tyłu, bo ci tyłek widać. O, już, wybacz, ale jak się załatwiam, to w trans czasami wpadam i myślę o życiu. Tyłek ci cały było widać. A kto tam patrzył? Ja. Znaczy... Nie w taki sposób, znaczy ja wisiałam, ale nie patrzyłam. Dobrze, dobrze, rozumiem. Znaczy, tylko zerknęłam. Nie, nie. Spokojnie, nic się nie dzieje, rozumiem. Tak to jest, no czasami oczy ciągną, sam wiem. Nie, nie. Słuchaj, Weronika, Diego dzwonił. I jeżeli to tak średnio z klientelą, a póki co no to tak średnio, to możemy się przejechać jeszcze pod mechaników. Teraz w lewo. O, jaki ty naprawdę dobry kierowca, skoro potrafisz się prawda, ładnie. Prawda. I mam wrażenie, że się zarumieniłeś, jak to powiedziałam. Może delikatnie. Żeby nas nie zaczęła policja gonić, jak tak pędzimy. Jasny gwint. No, ale no, to wtedy bym ci pokazał. Tak? Tak. Ale raczej tej sytuacji nie sprowokuje, ale wiadomo, różne rzeczy mogą się przytrafić. Dziękuję, Janko, to za wenę. Lepiej, żeby nas nie goniła, żebyś później nie miał problemów. Zawsze możesz pokazać za miastem. O, cholera, za miastem? Mhm. No nie mogę, kurwa! O cholera, zamyśliłem się, przepraszam! Jasny, idała! Jakiego Belzebuba, co wy piszecie, widzowie? Cząśnijcie się. A tu ledwie kto jest, jakieś auto jedno na krzyż. To odejdziemy, to dawno ja się tak u ciebie nie uśmiałem. D. A mi dawno tak niezręcznie było. D. $500 za Herzstoppera? Tak. No, ja kupuję u takiego grubszego ziomeczka pod komisariatem. O nie, przybyłkę. Tam gdzie szczura znaleźli. Oj, to nie kupowałbym tam. On mówi, że jebać was. On, proszę pana, to nie u nas znajdują szczury w jedzeniu, także... No, ale właśnie on mówi, że to u was był ten szczur, nie? Aha, może jedźmy to wyjaśnić. Robi... Ja was podwiozę i zrobimy debatę, bo ja bym się chętnie dowiedział, kto tu kurwa miał naprawdę. Ale to nie trzeba żadnej debaty, tylko wyniki badań sanepidu. A w wynikach no badań sanepidu jest wszystko jasne. To kwestia dokumentów, a nie rozmów. Dbacie o opinię. Ja bym to sprawdził, nie? Generalnie, bo koleś rzuca takie słowa. Co pan mówi? Poważnie? O, tu będzie teczki trzeba wyciągnąć z tymi badaniami i niech świat ujrzy światło dzienne, a raczej mroczne. Oczywiście, że mamy badania sanepidu. Generalnie Diego nas tutaj na drogę wojenną chce wspędzić i mówi, żebyśmy pod komendę podjechali, bo pod komendą aktualnie jest food truck rozstawiony i chciałby, żebyśmy obniżyli ceny i sprzedawali delikatnie taniej niż była w swoim smród traku. Wiesz co, nie wiem, czy to jest w ogóle dobry pomysł, bo jeżeli właśnie też nie jestem przekonany. Zrobimy coś takiego, to później gościu będzie się mścił i będzie no już nam się nie odkręci. Burgershotem. Ale słyszałaś, co mówił ten pan w białym. Pan w białym mówił, że on nagaduje, że szczur u nas są, co jest nieprawdą. Teraz pytanie, czy ten gość dla niego pracował, czy nie. I teraz, o kurde, jak ja mu sprzedałam burgera, to teraz mogą go sprepagować. A, że to niby nasz syfny jest. Nie widziałem właśnie, żeby go zjadł. No ale raczej nie wpadnie na coś takiego, szczerze powiedziawszy. Tak. Tylko ja coś nawkręcałem o badaniach sanepidu, a takich badań ni chuj nie mamy, także trzeba by było coś dobra, sfałszować to ewentualnie. Musisz do Diego zadzwonić, Diego pracuje w sanepidzie. To akurat załatwi naszą sprawę, tylko myślałem... O cholera, pod prąd, ale to prawym polecimy. Spokojnie, zaraz pas zmienimy, przyspieszy delikatnie. To jest ta szybka jazda, o której mówiłeś? Szybka i precyzyjna. Ale to co, pod Burgershota wrócimy już chyba. Słuchaj, ja mam pomysł. Ja ci zaznaczę, tutaj pokażę ci na moim telefonie, gdzie musimy pojechać, okej? Okay? Stój, dobra. Stój, tam musimy jechać. Ja wiem, co my zrobimy. Koordynacja ruchowa już nie ta. 50 złapiemy lat zawitało. Ptaka. Jakiego ptaka? Nie wyglądasz na 50 lat, tak szczerze. Może i nie wyglądam, ale no niestety. Ale za czasów jeszcze świetności to dbałem o siebie, może procentuję to teraz. 36, mam spokojnie. Dorobimy do tak tego ideologię. Tak złapać ptaka, wiesz? Ale o co chodzi z tym ptakiem? Kurwa, no, przepraszam. Wtedy na przykład kupić od nich jedzenie, wrzucić pióro albo paznokieć. Zrobić zdjęcie i na Twittera. Zrobić zdjęcie i na Twittera. Co za syf sprzedajecie? Tak. No, i złapię tego ptaka. No, no. Kurde, będę musiała go wytarmosić. Jezus. Nie no, to starczy jedno piórko, to nie trzeba aż tak mocno się zajmować tym. Myślisz, że dasz radę potrącić ptaka? Kurczę, powiem ci. Jestem precyzyjny, ale nie wiem, czy aż tak. Ale to dobra, co, one sobie tak przez drogę jakoś przechodzą? Czy... No, przechodzą sobie tak normalnie. To spróbuję, rozpędzę się porządnie i uderzymy w niego. Ja wiem, widzowie, co wy byście powiedzieli w pierwszej kolejności, jakby temat by zszedł na ptaka.
Dobrze wiem, ale spokojnie, musicie zawinąć swój ogon, kreweci i grać, znaczy oglądać grę. O, patrz, leci! Złapię go! Tu uważaj, jest, auto, auto, uważaj! A, widzę! Widzisz? Tak, ale on chyba żyje jeszcze. No to go... Czekaj. Poczekaj, nastaw mu dziób, nastaw mu dziób. Dobra, dobra. O! Ała! Przepraszam! Jest wygnaka, nie we mnie! Nic ci nie jest? Przepraszam, nie chciałem. A ptak żyje dalej, cholera jasna. Okulary ci spadły i czapka, oj, oj, oj. Nie chciałem. Chyba, że zrobilibyśmy tak, żebyś go postawiła na ziemi, a ja nadjadę autem. W ostatnim momencie go puścisz, ja go przyjadę. To mnie potrącisz po ręce. Nie, nie, on nie odleci od razu, jak go puścisz. Będzie margines 2 sekund. Ile mam czasu? Mi przykro, on się rozpędzę, tylko żebym w ciebie nie uderzył, cholera jasna. Uciekaj od razu w twoje lewo. Przejechałem go. Masz cela. O nie, raczej nie wstanie. Widzę, widzę. Uj. Dobra, pakuj go do bagażnika, ja otworzę. Nie, bo tam jedzenie jest. Jeszcze nic nie szkodzi. Ja go na kolanach podtrzymam. Tak, dobra. O cholera. No przez okno go wystawię. Dobra, ale to teraz musimy do Burger Shota zawitać na chwilkę. I pomyśleć, kto pójdzie. Oj, cholera jasna. Dobrze, ta amortyzacja jest. Tak, z ręki. No nie mogę, kurwa panowie. Ale wiesz co, wydaje mi się, że musimy plan Kujczakowi, że nie możemy tak w pełni na własną rękę działać, bo to będzie naruszało ewentualne imię firmy. Więc powinien wiedzieć o tym Kujczak, o jakichś planach. Dobra, to ja trzymam ptaka i dzwonię. Ale mi kuta stoi Witek, co wiesz ty co? Kurwa? Słuchaj, Kościół. I John, złapaliśmy ptaka. No dobra, to w takim razie... To zaraz go wyrzucę w takim razie. Oj, nie wyraża zgody? No, bo on ma jakieś kurczę. Plecy, wiesz? Ale to możemy ptaka schować gdzieś na tyle kuchni, na zapleczu i ewentualnie potem ten plan wcielić w życie. Albo go tam zakopać i później go odkopać. Tym to nic z tej akcji nie będzie. Może chociaż, nie wiem, wspólne zdjęcie zrobimy w trójkę, co? Dobra, dobra. Jeszcze bardziej? O, o, o. Widać ptaka, widać wszystko teraz. Jest idealnie. Czekaj, bo coś nie chce się zdjęcie zrobić. Sekundkę. Czyli zacina ten telefon. Czym się robi zdjęcie szybko? Czekam, aż będzie odpowiadać w końcu, bo się przyciął. Screena muszę zrobić? Cholera, może być problem. A może ty zdjęcie zrobisz i wyślesz mi MMS-em? A bo coś ten telefon. Ptaka? Spróbuję. O, cholera. On jeszcze chce chyba latać. O, albo to nerwy ostatnio działają. Cholera jasna, jest problem. Stań za mną. Tak. Widzisz, żebym go miał w rękach? Nie, nie, nie. O. Musisz go puścić. Jeszcze raz tak zrób. Co robisz? Spróbuj tak samo, jak go podniosłeś. O. I teraz tak bliżej do mnie. O, cholera. Oj. Ale co? Nie mogę, ty. Spróbuj, bo nie mogę cię pójść zaklinować. Zaklinowała mi się ręka, jasny gwint. I'm stuck. Nie wiem, kurwa, jak to zrobić. Step pracowniku Burger Shota. I'm stuck. Nie, weź podnieś ręce do góry. O, problematycznie. O, teraz. O, teraś nie ruszaj się. Musisz się ześlizgnąć jakoś. O, cholera, jasna. Niezręczna sytuacja, wybacz za to. A, to może na zdjęciu będzie widoczne tak, jak on faktycznie żył, że jeszcze przeleciał nam przez plecy. Tak. Poszło. Dobra. Zobacz sobie. Już sprawdzam. O, cholera, wygląda jakby żył. Jakbyśmy akurat go ujęli. Jakby żył, no. Jakby sobie przeleciał właśnie i leciał. Tak. Chodź, zakopiemy go. Mam fajne miejsce. Ale miejsce na pochówek, u. No, lepsze niż ludzie. Jak patron tego miasta. Ja była kiedyś taka góra wielka. Pokazać. Ale to dopiero jak noc będzie. Pokazać nocą? A co? Mhm. Takie jedno miejsce. Pewnie nie widziałeś go nigdy. Kurczę, nowy jestem, więc wielu rzeczy nie widziałem. To ja ci pokażę. Ja pierdolę, to wszystko z złą stronę zmierza. Czekaj, bo nie wzięłam łopaty. Podtrzymaj go. Dobra. Okej? Okay? Dobra.
Zaopiekuj się nim. Ale schować się bym mógł, zgadza się. Tam spróbujemy na dole. Zaraz wyjdziemy, spokojnie, niech szuka. Dobra, chuj, bo do tego ideologii nie dorobię. Powiem, że zwiedzałem. Cholera, może być problem teraz tam wleść. Ja pierdolę, tylko żebym... Żebym nie zdedał tu. Cholera, ale stromo! A! Próbowałem, nie no, próbowałem zwiedzić to jowo i teraz nie mogę na górę wrócić. Stromo jak skurczybyk. Dobra, to wrzucaj go. Wydaje mi się, że taka dziurka będzie wystarczająca. Dobra, zobaczymy. Ty tylko, kurde, nie wiem, czy nie będzie trzeba jakoś go tam wepchnąć. No wrzuć go. No, pa. O. Wydaje mi się, że trzeba trochę bardziej wepchnąć tego ptaka do tej dziury. Ja pierdolę. Ale to nie ma jak, no. Uderz go i spadnie? A poczekaj, poczekaj, odsuń się trochę. Ja spróbuję. No, no, dobra. Bo nie chcę powtórzyć tego występku. O kurwa! Przepraszam. Lewa ręka zawsze mnie oszukiwała. Przepraszam, nie chciałem, nic ci nie jest. Tak podkręciło, chciałem ptaka, żeby tam spadł. Wszystko w porządku? No nie chciałem, nie chciałem. Nie bądź zła. To mnie trochę zaczyna boleć ten policzek. Troszkę dalej jeszcze, jak możesz. Dla bezpieczeństwa teraz. Dobra. Cholera jasna. No nic nie poradzę. Dobra, nie da rady tak go zakopać niżej. Tak będziesz git, no. Czekaj, ja pokaż, czy widać coś, czy nie, bo mnie posądzą o jakieś... Nie, wszystko jest okej, twardą masz twarz. Ale to nie widać, to najważniejsze. To dobrze, to może kolejne miejsce, w którym można bić kobietę, tak jej nie będzie widać. Cholera jasna. Nie, Ja nigdy z własnej woli kobiety bym nie uderzył, ale lewa ręka na starość szwankuje. To co, Burger Shot? Jedziemy do Burger Shot? Tak, z powrotem do restauracji. No witam, co on taki poobijany? Troszkę tam rysa. Zasłoniłam, spokojnie. Rysa dwie. To brudny jest, a to na mainie się pojedzie. Jak wam poszło? Może tak powiemy, o. Trochę burgerków sprzedaliśmy, ale misji drugiej nie wykonaliśmy. No, no. Obawiam się, że drugiej byście nie wykonali w tym momencie, gdyż pan Kuj właśnie pertraktuje z panem Gustavo. Muszę się załatwić, poważnie. Muszę opiłem kolki. Nic nie będę walił, co wy nienormalni. Nie leję na burger szrota, tylko pod murem kulturalnie. Tak często sika? Długi trans to... O, aż zderzak odpadł. Chyba jakaś toksyczna. Byłeś u urologa z tym? Nie byłem, ale mówisz, że się nic nie da zrobić. Czemu ty masz jakieś pierze na butach? Gdzie pierze? Mam białymi plamkami ubrudzone od... Coś tam, jakaś farba niewyschnięta była, to może pomyliłeś. Przyjrzyj się dokładnie. A, spoko, chodźmy. Tak, to pewnie to. Powiedz mi, czy ty masz przy sobie jakąś dolę właśnie ze sprzedaży? Bo już tutaj otrzymałem właśnie od koleżanki. Oj, coś tam mam, ale ciężko będzie to podliczyć, powiem ci. 850 tylko? Nie, jeszcze daję. Tutaj dolarka na piwko oddaję, to nawet dam na piwek, to co? Podobno. Nie no, sprzedaliśmy jakoś porówno, tylko raz ja trzymałem pieniążki, raz ona. I możliwe, że wyszło, że ona więcej pieniążków trzymała. Okej, okay, więc łącznie zarobiliście, okej. Nic nie zarobiłem, ja pierdolę. A też masz do wpłacenia to, co dostałaś. Mhm. To zaraz możemy podjechać, tylko odłożę wałówę. To tam, jak praca? No, no marne grosze, no ale co zrobić? Lepsze to niż ulica. A to wypłaty, ja myślałem, że tu mamy praktycznie... O cholera, ty, czeka na mnie coś, jakiś wóz. Zaciemniane szyby, nie widzę kierowcy, ale Weronika? To nie ta Weronika auto. Z przodu. O cholera, już myślałem, że taką furą jeździ. Nie no, spokojnie, na masy cięto takie malutkie tutaj. Poka. O, czekaj, już odpalony. Ty, z neonem! O, czerwony neon! Ale dostojne klapeczki ma pan, widzę. Dzięki, szukam takiej maniury. Miałem iść na randkę. Z córką tego kuja, czy jak mu tam. To ona chyba gdzieś szła. Chybamy na randkę. Dobra, to prowadzić, czy ty będziesz prowadził? Nie no, nie chcę ci porysować tego. O, cholera. Pytam panowie u was. O, oj, ja pierdolę. Dzień dobry pani. Jak pani na imię ma? Bo my się nie poznaliśmy chyba. Janina. Janina, o. Podoba mi się to imię. John. Johnny? John. Travolta? Travolta nie, ale... Jakiś tam jestem. Dobre burgery macie. Dobre i tanie, a nie jaku. Smród traka. A tam kurwiły tym szczurem. Tak, i szczury ponoć znaleziono. A, co najpierw tak mówił, no. Ale bez ogona?
jakieś kawałki pazury, tkankę jakąś tam złuszczoną, także no. Proszę uważać, my będziemy spadać, także. Jestem. Proszę się trzymać. Pani Janino. Tak? To autko jest jak coś pana Diego. To może pan ją zabierze na randkę tym autkiem. Nie znam pana Diego. A, to w takim razie nieważne. A pan Diego opowiadał dużo o pani. Tak? No. Pani go nie zna, ale... To jest. Taki w białej koszuli. On chyba teraz za ladą stoi. To nie znam. To pani no musi się zapytać tam o Diego. Sekundę, może ja wysiądę i nakieruję, pani co? Pani Janino, to on, tutaj. Zaraz podejdę. Ja naprowadzę. Pani Janina pana szukała, bo chciałaby pana zaprosić na randkę. Ja doprowadzę. Minęła się pani... O, tutaj jest pan Diego. O, proszę. Dzień dobry. A to ja tu pani Janina, tak? Ja zostawiam pana. Pani jest klientką naszą, tak. Ja idę tylko samochodzik zamknąć. Mhm. Nie, no nie każda mnie czekać, proszę cię. Diego. Maniery trochę. Tak, tak, idę zamknąć samochód. Ale wyminął. I co? Zabierasz ją na randkę? Diego! Słucham. Zabierasz ją na randkę? Wiesz, co ci powiem? Bardziej chyba do szpitala geriatrycznego, ale co ja tam wiem. Dobra, młodzież. Jak to mówi młodzież? Jedziecie chillować bombę. Cześć. Tak się mówi? O. Nie wiedziałam, że tak się mówi na wpłatę pieniędzy do banku. Nie mam zamiaru sprzedawać panto, więc... Łysk. O, ty widzę też niczego sobie. Nie, no ja jestem dobrym kierowcą. Widzę. Mocno się potrafi rozpędzić. O, cholera. Widzisz? 90 stopni, ładnie. Miało być 360, ale nie wyszło. A, wszy coś. Widzisz? Kurczę. Porównywalnie do mnie. Ale widzowie, nie ma co się zamykać przecież na jedną ewentualność. Kurczę, tam jeszcze nowa pracownica jest. Lisa. No kurde. No. To nie może się związek nawiązać. Ja to chcę mieć frywolność. Werka fajna, ale można kilka fajnych mieć. Kobiety. Janinka? Nie no, Janinki nie. O, zobaczymy jak ona zacznie, jak zacznie opowiadać o tamtej pracownicy. Że atrakcyjna i tak dalej, no zobaczymy jak zareaguje. Nie wiem, która jest godzina. A widziałaś, słuchaj, powiedz mi, widziałaś tą nową pracownicę? No. Jezus Maria, ta Lisa, Chryste, panie, o, daj spokój, co to. Na randkę ją bierzesz? Nie no, na randkę nie, ale tak mówię po prostu, że kurczę. Brzmisz jakby ci się podobała. Nie, gdzie? To słuchaj, to bierz ją na randkę, a nie. O kurwa. Umów się z nią? No będziemy spróbowali coś z Lisą. Ale nie jest ci smutno, co? Tak napomknąłem nie, tylko. No, to, wiesz, no słuchaj, dopiero się poznaliśmy, więc czemu miałoby mi być Właśnie, smutno? Tak sobie pomyślałem tylko. Kurwica. Ja pierdolę, to nie mogę. Szanowni Boże, jaka poruba na dworecie? Z twoich spodni, wariacie! Nie, żartuję, gdzie? Cześć, Judy! Jaki cześć, Judy! Cześć, Judy! Cześć! Co tam słychać? Sama przyszłaś? Si. A gdzie masz ciocię? Czyli co, si? Powiedziała, dobrze zrozumiałem? Czy co jest? No, nie wiem w sumie, bo wracam z pracy i byłam głodna. Z jakiej pracy? Ty, młoda taka! Ty pracujesz? U Dychy pracuję. Właśnie może szejka, bo chce mi się pić. A masz pieniążki? Dajcie jej szejka. No tym czekaj. Chodź. Proszę bardzo. O, wszystko za darmo, to zaraz upadniemy. Spokojnie, kuj, już dostałam kosza. Także spoko. Do widzenia, mojego dnia. Przyjemnie. Ty, trzeba sytuację z kosza na śmieci. Pa. Albo nie. Kurwa, nie wiem. Nie. Ciężka decyzja była do podjęcia. Już jestem się przewietrzyć, musiałem, bo duchota, jak nie wiem, mamy jakąś klimatyzację tu, coś? Słuchaj, dużo masz kolegów? Szczerze? To was, no. Tylko? O. A może coś przed nami kryjesz, co? Jakichś kolegów? Ale czekaj, bo nie rozumiem, do czego ty nawiązujesz, co ty próbujesz. No tylko pytam, ciekawości, wiesz? O. Nie no, no. Masz tam może kolegów, masz takich fajnych, takich bliskich? A, jest taki jeden. A co? A to dobrze, a jakie masz z nim relacje? Jak się nazywa? Neutralne, ale dobrze się dogadujemy po prostu tak. To. I co? Ja mu nie wadzę. Nie? A. Nie wiem, nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Na pewno. Kiedyś byłeś gangsterem. A teraz... Tak. Ale idziemy do przodu. Co?
Co ma jedno do drugiego? Mam znajomego po prostu, nie, tyle. Nie, wątpię. Ale nie rozumiem, bo znajomego mam, ale o co chodzi? O co się wszyscy patrzycie na mnie, jakbyście zobaczyli jak ducha. A jak chcesz robić sobie na przykład siku, nie? No. To na siedmiu czy na stojąco? Ja o cholera, ja pomogę. O. Jezus Maria. Albo jak robisz dwójkę, to wolisz dechę ciepłą czy zimną? Nie, nie, czekam, skończ. Jakob skończ już. Nie, no nie mogę, kurwa. Nic się nie stało? Nie no, uderzyłam lekko, trochę ramię mnie boli, wiesz? O cholera. No, ale to i tak nic w porównaniu do tego sierpowego. No, mocno, mocno uderzam. Mocno uderzasz? Tak, nie chciałem, no, mówiłem. Rozmasuj, przyszło mi to do głowy, ale spokojnie. Patrzcie, panowie, pierw zdystansujemy, że niby się inną zainteresujemy i wtedy jeszcze ona bardziej będzie chciała. No, i wtedy druga też będzie chciała. I wtedy będziemy mogli wybierać. Nie wychodzę na geja, przecież jej mówiłem, że mówiłem jej coś o lisie. No, co tam, John? A na słówko w sumie można by podejść, to tam bym powiedział to i owo. Po pierwsze, jak sprawa się rozwikłała, albo się jeszcze nie rozwikłała, coś z tym smrutrakiem, coś, jakieś pertraktacje były toczone, słyszałem. Przyszli gangsterzy, powiedzieli mi, że futrak jest pod ich ochroną. O cholera. Z targów z gangsterami. Mhm. Czyli mają ochronę. Po prostu dogadaliśmy się tak, i dogadaliśmy się tak, że bify, że tak powiem, takie, jakie ty byś chciał prowadzić, czyli, że tak powiem, marketingowe, wiesz, pośmiechujki, uszczypnięcia, okej, okay, ale bez broni, bez podpaleń, bez takich rzeczy, nie? A jaki był plan, jeżeli mogę wiedzieć? O, wpadliśmy na pomysł, a to bardziej Weronika w ogóle, z Weroniką, to o, cholera, jasna, to za szybko w życiu. Kurczę, tak myślę, ograniczanie się na jedną opcję, no, mam mętlik w głowie, jeszcze muszę pomyśleć, co zrobić, ale no, wracając do planu. To był plan, że zabijemy kurczaka. Kurczaka, ptaka, coś tam. No, no i w sumie pojechaliśmy na jakąś farmę, zajechaliśmy, bo krew trysnęła i chcieliśmy mu paznokcie, pióra i tam jakieś tkanki na skórki martwe wrzucić do burgera ze smród traka, odfotografować i wrzucić na Twittera. Ale no, zostaliśmy poinformowani, żeby takich rzeczy nie robić, bo mogą być problemy i powiedzieć, że to od niego. No, więc ptaka zakopaliśmy, ale co podczas tej podróży się odbyło, to... Chryste, panie. O, słuchaj, jakieś gadanie o trzymaniu ptaka, jakieś coś do dziury, Chryste, panie, co to? Nie wiem, ciężko, no. Wiesz, słuchaj, no, bardzo urokliwa kobieta. Z panienkami. Znaczy... Ona jest otwarta. Na co? Na wszystko? Na wszystko, na wszystko? Na wszystko, czy on? Na wszystko? Ja pierniczę. A na poligamię? Jak najbardziej, czy tak? Jeszcze jest? O, to nie musiał mi się decydować na... Za chwilę, Donald. To nie musiał mi się decydować ewentualnie na jedną, bo wiesz, bo ta pracownica... Nie musisz? Właśnie chyba coś głupiego zrobiłem, coś mi się wydaje, wiesz? Jechałem tak z autem z nią i nagle mówię, tak nie wiem, nie potrafię wytłumaczyć tego, ale tak sobie mówię, ty, a widziałaś tą lisę w pracy, tą pracownicę nową? No i myślę, że ją zabolało. O nie! O nie! Cholera jasna. Wiesz co? Myślałem po tym meloniku, że... Ja mam szansę u ciebie. Nie, Ja nie w tą stronę, ja rozumiem, o co chodzi, ale to... A co, ty lubisz z tego, co mówisz i widzę? Ja lubię wszystkie kwiaty tego świata. O, ty wieku, w jakim ty wieku jesteś? Bo tyle się znam, a już w sumie przestałem śledzić to nawet. 63, miałem urodziny kilka dni temu. Byłem poza miastem jeszcze, 63 lata. A powiedz mi, jak tam tego, tam na dole? Działa czy nie działa? Wszystko git. Git? Ale tak naturalnie git, czy tak git? Niebiesko git? To i to? Raz tak. A, to zależne od sytuacji, rozumiem. Masz szansę. Czekaj, co? No nie. Wydaje mi się, że to zakończymy. Idealnie, jak żaden wątek się nie kręci. Tak, widzowie, nie chcę rozpoczynać na dzisiaj już nowego wątku. O kurwa. Ty nie, no nie po... O ja pierdolę, no co jest ty? Zróbmy tak, na kompromis pójdę. Żeby wiedziała, że myślę, ale napiszę tak zimno. Tak w sensie, witam, super wspólna robota, pozdrawiam. Temperatura ciała spadła do 0 stopni.
Opa! Pozdrawiam, odpisała. Ładnie. Wysłij jej zdjęcie chuja i napisz się ma odkopalem tego ptaka. Nie no, kurwa. No nie.